Witam was bardzo gorąco i serdecznie w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy Farming Simulator 2022. Witam was, słuchajcie, na Podlasiu. W poprzednim odcinku zaczęliśmy, no pod koniec odcinka w zasadzie, zaczęliśmy zwozić kiszonkę. No tutaj musimy ją dalej zwozić, bo jeszcze mamy. Więc zabieramy się do roboty. Dobra, jedziemy, słuchajcie, 2 stopnie. Dobra. Więc nie jest tak ciepło. Dobra, jedziemy. Nie wiem jeszcze, ile nam zostało tej kiszonki. Jadę sobie tutaj tak trochę boczkiem. Jedziemy. No i dobra, słuchajcie, mam 99 tysięcy, to jest dużo, ale kurczę, może to być wciąż mało, bo chcę dużo kupić. Chcę dużo kupić. Jak dobrze jeszcze pamiętacie z poprzednich odcinków, zależy mi najpierw na silosie. Zaraz jak skończę tylko kiszonkę, silos, no nie wiem jak to pan Heniusz by tutaj obmyślał. Ale będę go sprzedam. Silo sprzedam. Przetransportowany zostanie na pewno. Będzie przetransportowany. Tam chyba na jego podwórko. Nie wiem, co on tam będzie chciał z nim zrobić. Jeszcze co do ceny, ogólnie się nie ugadałem. To wszystko dopiero mówię. Jak się tą kiszonkę uda wszystko sprzedać. Wiem, że w styczniu chyba są jeszcze ziemniaki. Trochę te ziemniaki już leżą, nie wiem, chyba ze 2 lata. Może nawet nie, ale trochę leżą u nas. Więc trzeba je w końcu będzie sprzedać. No tak. No tutaj sobie wziąłem. No widzicie, cały chyba już silos żeśmy opróżnili, tak mi się wydaje. I teraz ten został nas, co mamy kiszonkę na niej. Zawrócimy. Dobra. No i dobra. Lecimy, słuchajcie, na ładowareczkę naszą. Dobra.
ładujemy, słuchajcie. Ładujemy kolejną porcję trzonki. Pytacie się mnie, jaki będzie mój silos nowy? Zapewne tani. Nie chcę jakichś, kurde, gabarytowych. Tylko taki, kurde, wiecie, tak jak ten, taki komorowy. Czyli w jednym będzie parę komór. Oczywiście nie wszystko tam wejdzie, bo ziemniaki oczywiście. Nie będę do silosa, wiadomo, takiego... Ziemniaki czy buraki, nie? No bo jak w silosie. Ziemniaki, buraki. Trochę, kurde, trochę tego będzie, wam szczerze powiem, ale robota zarąbista. Kurde, zarąbista robota. Dobra, więcej nie wyleci. Kurde, fajna robotka. Tylko muzyczka by się przydała i... Dużo, kurde, bardzo dobry, dobra jest ta, nie wiem jak to nazwać w ogóle, Fedroma? Nie, to tak się nazywają te ciężkie sprzęty, ale nie wiem. Bardzo mi pomaga. Dużo ładowność ma, nie? Taka łycha, no kurde, 3,5 tony. Czy litra? To są w litrach, no nie, ale... Parę łych i normalnie załadowana przyczepa. Brakuje mi tylko, wiecie co? Jakiegoś, ktoś, kto by po prostu jeździł, nie? Jakiś
ciągnikiem sąsiada na przykład takiego. O właśnie, ale sąsiad też ma kupę roboty u siebie i nie za bardzo. Dobra. Jedziemy. No i jedziemy. No widzicie, ten, tak to by już sąsiad podjechał, nowym tym przyczepą miałbym mu to za... I kolejny, i kolejny. Dobra, wiecie co, ja wezmę tylko tak z plandeką jedną przyczepę i drugą, bo... oj, bo jest taki, bo mam tego moda, który po prostu, gdybym tą plandekę... a, ale nic nie ma, nie? Tak to widać. Gdybym plandeki nie nałożył, to by mi, kurczę, ubywało normalnie. Kisionka. No może... Chociaż nie wiem, co to kisionki. Wiem, że sypkie... Sypkie. By mi, kurde, normalnie... Czyli tam jakiś... Co on się tak męczy? Co się tak męczy? O właśnie. Tu jak się uwaliła. O jak się uwaliła. Czekaj, którędy wyszłaś? Jedziemy, jedzie pociąg, słuchajcie. No, także fajnie, jakby tak na to, no, takich parę przejazdów, kurde, ze czterech sąsiadów trzeba było zatrudnić, to ten silos by dużo szybciej poszedł. A tak to pewnie cały odcinek znowu się zejdzie, żeby to opróżnić. Ale nie chcę przyspieszać, słuchajcie, czasu, nie wiem, no po prostu. Fajnie mi się jeździ. Taką robotę lubię, nie? No, załadować, pojechać, sprzedać, jeszcze pieniądze za to dostać. No, no, no ciekawe, kurde, ciekawe. Nie pamiętam, po ile była ta kisionka, jak bardzo zarabiałem na niej. Ale chyba nie było tak źle. Fajnie, jakby tak, słuchajcie, starczyło właśnie na silos, no na silos, na bank muszę, kurde, jakiś kupić, żeby starczyło. A jeszcze fajnie, jakby tak kupić sobie tak prasę i powiększyć tam pola, nie? To muszę zmniejszyć prędkość, kurde. Jakoś uda się tak, jakoś, kurde. Dobra, teraz tak, zrzucimy plandekę, w tym drugim też plandekę zrzucę, dobra, i lecimy. Leci pieniążek, leci, leci. Sześć tysięcy... No jakieś 6,5, tak? 6600, powiedzmy. Dobra, spoko, lecimy dalej. Tam jeszcze trochę zostało, kurde, tego silosu. Dobra.
Dobra, spoko, lecimy. Lecimy po następne. Czekaj, tak tutaj ściąć? Jeszcze tędy nie jechałem nigdy. Tu taka dróżka powinna być. Dobra, idziemy, zobaczcie. Elegancko tędy się przyjechało. To chyba niczyje to pole nie jest, bo... Bo by zaraz tutaj, kurde... Po kosztach by mnie poszło, no bo też tego moda mam, przypominam, słuchajcie, który, gdy wjadę na jakieś pole i narobię szkód, to płacę, nie? No chyba, że tam to pole ugorem leży albo nieposiane czy coś, to wiadomo, że nie, ale tak to niszczę pola normalnie, też i uprawy, nie tylko swoje. Jak wjadę na przykład, nie? Także troszeczkę się pobawimy z tą kiszonką. No fajnie, kurde, tu jakąś prasę też dobrą kupić, ale to do prasy to trzeba byłoby i też, kurde, jakiś nowy wóz do tych większych bel, nie? I wolałbym kostki jednak niż, kurde... Chociaż, kurde, sam już nie wiem, czy taka bela... Jak z tym miodem? O, już trzecia paleta idzie miodu. Też dobrze. Miód tam nie pamiętam, kurde, kiedy. Czekajcie, gdzieś to mam spisane. Marzec. Marzec, miód. O, to też jeszcze. Wiecie, kurde, jakby tutaj zawinąć. Jęczmień rośnie. O kurde, czy się zmieszczę? Nie zmieszczę się, cholicia. Kurde, ale tutaj. Dobra. No i kolejny transport, no. Kurde, pamiętacie ile tu było wcześniej tego? Za pierwszym razem jak tutaj do tego silosu wkład. Kurde, to było normalnie. Prawie przecież wysypywało się, nie?
O kurde, uła. Ależ przyczynę. Co uważać. Nie wiem, czy nie będę od drugiej strony zajeżdżał, bo coraz dalej mam. Mam nadzieję, że tu się gdzieś pies nie kręci. Już wjechałbym w niego. Tu wszystko. Dobra, kolejna łycha. Tam jest kurde ten lemierz. Musiał go zabrać. Ale już dużo nie zostało, słuchajcie. Może jak będę pojadę z kolejnym transportem, to sobie od drugiej strony już tam będę wjeżdżał. Czy ja się złamię tutaj? Chyba nie bardzo. Dobra. Tylko tam ciekawe, czy tam może mi coś też innego przeszkadzać. Znaczy na pewno lemierz będę musiał przenieść gdzieś indziej. Właśnie. To jest taki, słuchajcie, młot. O, dobra, ten, wiecie co, może. Dobra, może nie, dobra.
Jak tam z tym to wygląda? Ile tu jeszcze zostało tego? No, jeszcze jest dwa takie chyba transporty jak nic. Dwa albo trzy. Może z drugiej strony, kurde. Bandekę zamkniemy. Dobra. Co ja gadałem? O jakimś modzie zacząłem wam mówić. Aha, że na przykład widzicie, bo teraz tak patrzę na tą przyczepę, tylko nie tą, tylko tą pierwszą tutaj, co za mną teraz jest, zaraz zobaczymy ją. O, no widzicie, ona jest mocno już uszkodzona. Jest coś takiego, że jest taki mod, taki urealniający troszeczkę jakby grę, że naprawa też zajmuje ileś tam czasu, nie? To też jest ciekawe, no bo musielibyśmy sobie radzić czymś innym. Albo to wypożyczać przyczepę, albo po prostu coś, no nie wiem, coś inaczej. Jak to tam wyszliśmy? Wyszliśmy, dobra, no to jedziemy. No, także kurde, też się zastanawiam nad tym, czy czasami sobie takiego nie zaimplementuję moda. Lubię takie, kurde, które urealniają mnie, urzeczywistniają troszeczkę rozgrywkę. No bo to jest, kurde, wiecie, no to tutaj po prostu to jest, no, praca na roli, nie? Kurde, zawsze coś tam się popsuje, zawsze coś, no i też wiadomo, no nie od, tutaj od razu naprawia się i heja, nie? A tak, to po prostu ten wóz jest włączony na pewien okres. To jest bardziej realne, nie? Chociażby taki ciągnik. Trzeba po prostu sobie analizować i taktycznie wręcz podchodzić, kiedy taką naprawę przedsięwziąć. Po prostu sobie ustalić, no na przykład, że tam no, w tym okresie nic nie będę ciągnikiem robił. Czy tam wozem, nie? I kurde, czy co tutaj zjadę? Troszeczkę zwolnię. Zobacz, jak tam w kabinie będzie mi się trzęsło, czy nie? Nie. Kurde, to będę omijał ten plac, chyba że ktoś mi powie, że kurde. Nawet się nie będę pytał, czy to pole do kogoś należy. No i słuchajcie, cały odcinek zleci nam na po prostu przewożenie tej kisionki, ale nie chcę, akurat tutaj taka praca jest, słuchajcie, fajna, że nie chcę jej na przykład tam... Czy przyspieszać, nie? Czy tam... Dobra. Pierwszy tyk, możemy nawet już rozładowywać. Chociaż jakbym teraz gdzie przyjął, dobra, i teraz tą plandekę też od razu. Dobra. Wszystko fajnie to wygląda. Słychać, kurde, nie? Ten metal jak tam. Nawet się przyczepa unosi, jak już jest ten. Lżejsza. Kurde, wszystko to fajnie wygląda. No fajno, no zarąbistego. Zarąbistego.
Oczywiście wiele jej też brakuje, co nie mówię, co po prostu. No to jest właśnie to, nie? Że kurde. Najgorsze jest właśnie to, że Gianci. Już tutaj też się wydałem właśnie z sąsiadem taką rozmowę, że na pewno mają tyle kasiury, że mogliby na przykład te wszystkie mody, które wychodzą, zaimplementować je do siebie, do środka. Na przykład zrobić tak, jak właśnie też sąsiad mówił, poprawić fizykę gleby. Bo to, wiecie, to jest na takie, to jest ciężko dla moderatora, to jest kurde, to jest kupa roboty i ten. I po prostu, no, dla mnie to aż niemożliwe do zrobienia tak jeden. Ale przez takie studio? Kurde, to bardziej, że mają kasiury, mają ludzi od tego. I patrzcie, do tej pory, to już chyba nawet w 19 była mowa na ten temat, nie? Fizyka gleby, żeby poprawić. Coś na zasadzie tak jakby było w, wiecie, w Madrunnerze, w Snowrunnerze. Kurde, no to byłoby bajer, nie? Coś tam jest, coś takiego, że jak deszcz spadnie, to po prostu orka na przykład kiepsko, ciężko idzie, że się można zakopać. Ale wiecie, to jest, to mody robią, nie? A wiadomo, że te mody, no, oczywiście szacun w ogóle, że ktoś zrobił, nie? I to też jako tak wygląda, ale wiadomo, no przecież kurde, takie studio to potrafiłoby o wiele lepiej to zrobić, bo ma sztab ludzi od tego, ma pieniądze, czas, nie? No ciekawe, czy będzie takie, kurczę, to w przyszłym jakby, no właśnie tym bardziej, nie mają konkurencji, no właśnie, nie mają konkurencji, więc po prostu mają to gdzieś, nie, pilnąć się, aby żeby zgadzał i to wszystko, a moderatorzy po prostu zrobią swoje. No bo tak powiem szczerze, że dzięki mu, chociaż i tak bym się grało w tą grę, kurde, to jest jedyna właśnie gra, nie, taka... Kurde, symulacja to dosyć dobrze zrobiona, no ale to dzięki modom gry naprawdę te, jak tego typu na nowo odżywają, nie? Odżywiają. Nie, no jak się odżywiać? Odżywają. Czekajcie, teraz tak, jakbym to zrobił. Nie wiem, czy tutaj wjechać? Tam było jakoś tak ciężko, kurde. Ale szybciej pewnie bym to zrobił. Dobra. Zrobimy to. Jedziemy sobie tędy. Będę musiał wziąć tak czy siak jeszcze Waltrę, żeby przestawić ten lemierz. Dobra. Na razie muszę tak chyba tutaj się... idę po Waltrę. No, ta przyczepa, kurde, trzeba będzie ją naprawić. 57%, ta 15%. A tym będziemy ziemniaki ładować na razie. Czekajcie, co ja tutaj mam? Blok? Nie. Dobra. Sześć biegów do tyłu. Kurde, jeszcze sprawdzam jeden mod, ale on dalej nie działa. Nie wiem, czy komuś działa ten mod z lusterkami, że widać coś w tych lusterkach. Bo u mnie nie. Nie wiem czemu. Może gdzieś to się go włącza jeszcze. No dobra, to później kiedyś sprawdzę. Jak nie zapomnę. Tutaj kamienie też są, muszę uważać. Kurde, nie wiem, czy nie odjadę tym wozem też.
Chociaż powinienem się tutaj łatwo łamać. Dobra, niech se stoi. Kurde, nie wiem. Ale tutaj na razie wjadę. Śpieszę się teraz, słuchajcie. A czekajcie, tu ja. Dobra, dobra, tutaj będzie dobra. Tu będzie ok. Podjadę od razu ciągnikiem. Przecież za daleko trochę. Dobra. Tutaj że będę musiał podjeżdżać po prostu kolejnym wozem. Łatwiej mi z tym płotem. Dobrze, on się tam łamie fajnie. Coś mocno łamać tutaj. Ale daje radę, daje radę. Płotu nie przesadził. Chociaż kurde, nie wiem co z tym płotem, czy inaczej ten płot. Chyba będzie trzeba jakiś tu przejazd zrobić, to wszystko wymurować, zmurować, zburzyć. Jak będę robił stodołę tutaj, kurde, dla krów. Trzeba będzie pomyśleć plan w ogóle działania. No plany są ogólnie do zrobienia, ale
fundusze i jeszcze raz fundusze, a ja pożyczek nie będę brał. Weź później to oddawaj, daj spokój, może zabiorą więcej niż... A idź po. Mało problemów już. Starczy mi w ogóle, czy będę musiał... Najlepiej, no jak, najlepiej jakbym to całe wywiózł. Może z jednym wozem pojadę. Tutaj na bank mi się już zapełni. Okej. Dobra. Odjadę trochę. Fajnie, jakby kurde mi to się zmieściło na tą przyczepę. Może wejdzie. To jest taka grubsza warstwa. Nie chciałbym zostać z jakąś kurde kilo, nie? No wywalę to już kurde, nie będę kurde tego już. Jest 11:49, dobra. Kurde, nie sądzę, żeby tu się... Tam ile jest już połowa przyczepy na bank. Kurde, coś czuję, że będzie więcej. Więcej. Aha. Jeszcze jedna łycha i koniec. Nawet nie cała. No. Dobra, przynajmniej pojadę z jedną przyczepą jeszcze dodatkowo. No nie mam trzech przyczep. Nie wiem, czy bym pociągnął nawet tyle. Ale lepiej jest, czy lepiej teraz, jak mam jeszcze tyle w silosie, czy taka przyczepa jeszcze. Niż kurde, tylko jedna łyżka. Kurde, trochę jeszcze, może z pół przyczepy załaduję jeszcze. No i dobra. Dopełnię w sumie, mogę dopełnić. Dobra. No dobra, niestety tak stoi, a my jedziemy. A my jedziemy.
Wezmę schowam tylko. No i jedziemy, słuchajcie. Ten kurs i kolejny i koniec. Tylko ciekawe, czy jedna przyczepa, czy dwie. I teraz tak, w styczniu ziemniaki. Też nie wiem, czy to tam jest też sporo tego ziemniaka. Może kurde jakoś w lutym będę. Może pod. Nie, może pod koniec stycznia będę naprawiał tą przyczepę. Ale widzicie, to też już kolejny pieniądz odchodzi. Naprawdę, nie? Mam 125 tysięcy. To jest spoko. Gdybym nie miał żadnych wydatków przyszłościowych. Jakby już był silos. Prasa jakby była. Kurde, to byłoby życie jak w Madrycie. No, tylko bym tamte pola powiększył i sobie kupił za te 125 tysięcy jakieś zajebiste pole. To kurde. No silos muszę mieć. Silos muszę mieć. Jakiś taki komorowy, nie? Żeby tam po prostu. Nie stać mnie na ilość tam silosów. Bardziej, że miejsca nie mam za bardzo tam. Może zupełnie w innym miejscu. Jeśli to nie wiem, czy bym sobie pozwolił tak zjeżdżać niedrogą. Zakopałbym się pewnie. Zmarznięta ziemia to tam. Dobra, możemy plandekę zdjąć, wywalić kiszonkę, kolejną plandeczkę zdejmiemy, no i lecimy. Dobra, lecimy. I skróty. Coś kurde, wcześniej nie wyczaiłem tą drogę tutaj, tak. I tak kurde, starej pasy się pozbyłem. Dwie przyczepy.
Umówiłem się z panem Heniem, może jak weźmie ten silo stary mój, coś tam, na pewno robocizny nie będzie chciał, ale on powinien mi teraz odpalić, bo ten silos też kurde kosztuje, nie? No zobaczymy, zobaczymy, jeszcze z nim tak nie gadałem, no ale on też dużo tu pomaga, nie? Przychodzi, coś tam ponaprawia, kurde, tylko że ten silos też kosztuje sporo. Ale mi postawi tak, powiedział, że mi silos postawi nowy, obora. Że kurde, no nie wiem, nie wiem, no wiecie, no nie mam tu kogo innego takiego, żeby kurde miał tutaj, miał czas, nie? Tu wszyscy tu pracują w polu, sąsiedzi wszyscy to kurde, nie mają czasu, żeby tak przyjść, przyleść i pomóc. Zobaczymy. No nie chcę za bardzo odpinać tej przyczepy, bo znowu będę miał jakiś problem. Chociaż problem. Nie, przecież nie było, to i tak będę musiał. No przecież kurde, będę musiał to naprawić. Ale dobra, załadujemy. Zobaczymy. Czy będzie trzeba, czy nie. No już dużo nie zostało. O, jedna przyczepa. Oj, mamy. Jedna przyczepa. No i tutaj mamy z głowy, wiecie co, ten sobie zostawię tutaj, odłączę, nie będę jeździł z tą przyczepą, pojadę tylko z jedną. I jedziemy. No, 76%, dobra, spoko, może być, może być. Dobry tam parę tysięcy ze 3 wpadną, 3, 4, jakoś tak. Będzie szybciej to obrócić. No i dobra, jedziemy.
ostatni ładunek. Słuchajcie, kisionki na sprzedaż. Tak. 12:02, zrobiliśmy się, słuchajcie. Trochę dłuższy odcinek, ale spoko. Mam nadzieję, że niczego nie żałujecie. No. Tym bardziej, że już tak często się nie pokazują odcinki z farminga. Dlatego już jak mówiłem, że jeżeli jakieś tam po prostu odcinki będą się jakby rzadko pojawiać, no to będą troszkę dłuższe. Stopnie, słuchajcie, na plusie, minus 6 w nocy, zimno, ale grudzień, nie? Jeszcze teraz kiedyś śnieg spadnie, ciekawie. Łagodny jest ten zjazd. Kurde. No, mały ostatni rybeczek. Kiszonki. Nie mam więcej. Nie mam więcej. I wysypujemy, słuchajcie. A co tu jest? ...4900, no i ładnie, słuchajcie. 144 000 zarobiliśmy. Spoko, powiem wam. Może być. Podjadę, słuchajcie, tylko ten. No i jeszcze, słuchajcie, ziemniaki. Jeszcze ta kasa jest. Jeszcze sałata, nie? Kurde, może jakoś wyjdziemy na ludzi. Na prostą. Bo jeszcze zapomniałem o sałacie, słuchajcie. Tam tej sałaty też będzie sporo. Ale sałata dopiero chyba jakoś tak w marcu, chyba, nie? Jakoś tak. Wiecie co, ja tutaj znowu zaparkuję. Pójdę się rozliczyć. To znaczy, rachuneczki, wszystko popiszę. Te sprawy. Muszę pozatwierdzać wszystko. Dobra, w każdym bądź razie, dobra, tutaj. No, także mam nadzieję, że wam się odcinek podobał. Jeśli tak, to zachęcam was do subskrypcji, lajkowania, komentowania. No i tak się żyje, słuchajcie, na Podlasiu. Miejmy nadzieję, że pieniądze z sałaty i później jeszcze, co tam jeszcze nam zostało? No miód, no z miodu to nie sądzę, bo tam marzec chyba, ale sałata luty. Czyli już niebawem, no ziemniaki styczeń. Zobaczymy. Jeszcze może, kurde, uda się trochę więcej tego szmalu zarobić. No przyda się na pewno. Także widzimy się w kolejnym odcinku ze sprzedaży ziemniaków. Cześć!